Ten dzisiejszy wykład ma być poświęcony umartwieniu. Chodzi o to, że nie jest to przypadkowe, mianowicie jesteśmy w miesiącu listopadzie, który nam się kojarzy przede wszystkim ze śmiercią, z racji tego, że rozpoczyna się ten miesiąc od nawiedzania cmentarzy. I między umartwieniem a śmiercią jest duże podobieństwo, nie tylko semantyczne, bo tak naprawdę i w jednym i w drugim chodzi o umieranie. Tylko że w wypadku umartwienia jest to umieranie, które ma ten cel właśnie odrodzenia się, czyli umiera nasz stary człowiek, ażeby się odrodził nowy w Chrystusie. Natomiast oczywiście śmierć cielesna jest jakby zniszczeniem tego naszego elementu materialnego, który również kiedyś się odrodzi, oby się odrodził do zmartwychwstania i życia. A więc jeśli chodzi o umartwienie, to jest to zjawisko, które z jednej strony nam się kojarzy, jakby to powiedzieć, może niekoniecznie negatywnie, ale nie wzbudza to też naszej jakiejś euforii, a z drugiej strony należy sobie powiedzieć, że nawet jakby poza naszą religią generalnie umartwienie jest czymś, co jest jakby taką pewną stałą, oczywistą. My wielokrotnie podejmujemy różne takie umartwienia, wcale się nad tym nie zastanawiając, po prostu to przychodzi, to jest czymś oczywistym i jakby mówię, bezrefleksyjnie jest to wykonywane. Bardzo prosta sprawa, jeżeli ktoś chciałby, dajmy na to, cokolwiek w życiu osiągnąć, to nie osiągnie tego bez wysiłku. Jeżeli chciałby schlebiać jakby swoim wszystkim zachciankom, takim, które wynikają z jego ludzkiej natury, tak? Czyli ta nasza ludzka natura dąży do czego? Dąży do jakiegoś tam pewnego spoczynku, bez ładu, bez takiego po prostu oklapnięcia. I wtedy oczywiście można sobie schlebiać, można sobie mówić, dobra, żyj, używaj, ale za co? A więc siłą rzeczy, zobaczmy, człowiek jakby instynktownie szuka pracy, przecież nie dlatego, że ma w sobie jakąś tam ogromną chęć wykonywania jakiejś pracy, tak, nie wiem, siedzieć w biurze albo nie wiem, gdzieś jakiejś pracy fizycznej, na budowie na przykład. To nie jest jakby szczyt marzeń człowieka, tak? To nie jest coś, co chciałby czynić, nawet jeżeli to jest praca, którą lubi, to mimo wszystko jest dla niego trudem, a pożąda je. Dlaczego? Pożąda ze względu na inny cel, jakim są środki, które przez tą pracę zdobywa, tak? Generalnie chodzi o pieniądze, które później będą jakby służyły do innych celów, czyli do podtrzymania generalnie życia, do zabezpieczenia tego, co jest potrzebne. I to nam każe podejmować pewne umartwienia, tak? Czyli chciałoby się, nie wiem, dłużej spać, ale trzeba wstawać, ponieważ trzeba iść na uczelnię, trzeba iść do pracy. Chciałoby się, nie wiem, po prostu dajmy na to leniuchować, a to trzeba, nie wiem, siedzieć z książką albo po prostu machać łopatą, czy nie wiem co jeszcze i nie ma wyboru. Tak samo jeżeli mamy jakieś rzeczywiście ambitne cele, to oczywiście stawiamy sobie wymagania, to jest naturalna sprawa. To jest, jeżeli mamy przykłady takie jak chociażby, nie wiem, sportowców, tak, to nikt nie jest sportowcem bez jakiegoś wysiłku, no może szachista, tak, to jest, no, ma rzeczywiście dar i go tam może i rozwija, ale to z przyjemnością i może rzeczywiście ktoś być na tyle geniuszem, że bez jakichś tam większych wysiłków może rzeczywiście zwyciężać innych. Natomiast każda inna dyscyplina sportowa wymaga rzeczywiście wielu umartwień, tak? Czyli wielu poświęceń, wielu trudów, tak? Że, nie wiem, chodzić na te treningi rano, wieczorem, gdzieś tam jakieś stosować odpowiednie diety i tak dalej, żeby zwyciężyć, tak, żeby dajmy na to zdobyć jakąś tam sławę. Kiedy Adam Małysz skończył karierę, to był jakiś tam wywiad z nim i wtedy napisał w końcu, że, no, że wreszcie mogę zjeść to, co lubię. Tak? Czyli zobaczmy, ten człowiek przez szereg lat musiał stosować tam jakąś dietę, żeby mieć tą tak niską wagę,
No nie mógł sobie pozwolić na to, żeby zjeść normalnie to, co lubi, tylko musiał cały czas przestrzegać tego. Tak? Oczywiście czasami ludzie potrafią zdobywać się na takie rzeczy z powodów bardzo, bardziej nawet przyziemnych. Tak? Tutaj przez zdobywanie tych, jakby tam, tych zaszczytów też zdobywał środki, ale czasami ludzie potrafią, nie wiem, tak się umartwiać czy z tej próżności tylko, tak? Nie wiem, żeby dobrze wyglądać. Czasami to jest tak zupełnie urojone w głowie tylko taki problem, że nie wiem, najczęściej to jakby dziewczyny, kobiety mają z tym większy problem. Że nie wyglądam za dobrze i teraz trzeba się tutaj, nie wiem, trzymać jakiejś diety i są to czasami rzeczywiście drakońskie diety, które po prostu podejmuje się po to, żeby tylko i wyłącznie, nie wiem, no, mieć tam jakąś wymarzoną figurę, tak? Ale zostawmy to wszystko. Oczywiście jest na gruncie naszej religii umartwienie odgrywa ogromną rolę. Można powiedzieć, jakby bez umartwienia nie ma możliwości w ogóle jakby mówić o chrześcijaństwie. Skoro znakiem naszej religii jest krzyż, to trudno sobie wyobrażać, ażeby jakby to nasza religia, nasze chrześcijaństwo było pozbawione umartwienia. I otóż dlaczego mamy się umartwiać, albo czy może inaczej, są pewne obszary, w których jakby jesteśmy wprost zobowiązani, to jakby nie jest coś, co należy do naszych zachcianek, tylko to jest po prostu nasz obowiązek. Czyli naszym obowiązkiem jest podejmowanie umartwień tam, gdzie mamy do czynienia z grzechem. To jest... Tu już jakby nikomu łaski nie czynimy. Jeżeli jest sytuacja taka, że jakby jesteśmy na granicy grzechu, to tu nie, jakby nie ma alternatywy. Dla katolika jest jedno wyjście, należy to odrzucić. Niezależnie jakby jak bardzo byłoby to, nie wiem, przyjemne i pociągające. Oczywiście są takie grzechy, do których należy siebie przymuszać. No nie, wyobraźmy sobie, gdyby, nie wiem, teraz z konieczności, wyobraźmy taką sytuację, brak pieniędzy i konieczność jest ogromna, żeby zdobyć te środki i przychodzi myśl, nie wiem, to spróbuję okraść bank. No to na pewno nie jest coś, co przyjdzie łatwo, tak? Trzeba byłoby siebie przymusić do takiego grzechu. Ale są też takie grzechy, do których siebie przymuszać nie trzeba, wręcz przeciwnie, one są pociągające, one są jakby wciągające i trzeba stawiać wtedy rzeczywiście zaporę. Takim grzechem jest lenistwo na przykład. To jest najbardziej prozaiczny grzech, który jest przyjemny, czyli powiedzenie sobie, jutro zrobię to czy tamto, dzisiaj mi się nie chce i wtedy, oczywiście, jeżeli pozwolę sobie na lenistwo, no to popłynę całkowicie. Ale jeśli chodzi później o to, żeby postąpić jakoś dalej w życiu chrześcijańskim, no to wtedy znowu stajemy przed tym właśnie wyzwaniem. Tak jak, nie wiem, dzieci, które są posyłane do szkoły sportowej, dajmy na to, albo szkoły muzycznej, nie wszyscy kończą tą szkołę jako wybitni sportowcy albo jako wybitni muzycy, tylko dlatego, że zabrakło tam, powiedzmy, takiego rzeczywiście samozaparcia i solidnego ćwiczenia. W niektórych wypadkach oczywiście talentu albo zdrowie nawaliło i to różne są przypadki, ale w wielu wypadkach po prostu no, jest ktoś bardziej gorliwy, solidniej podchodzi do tego i osiąga jakieś tam rzeczywiście rezultaty i staje się wybitnym sportowcem czy muzykiem, a jest taki ktoś, kto no niestety no, po prostu tam jakoś chodził, bo chodził, jak mógł, to unikał treningów, nie wiem, zaczął na przykład, nie wiem, pić, palić, no i się skończyło tym, że żadnych rezultatów z tego nie ma. W życiu chrześcijańskim tak samo jest. Mamy wielkich świętych, których podziwiamy i mamy oczywiście ludzi, całą masę, jakby aktualnie żyjący, miliard katolików, który, no, bądź co bądź,
w znacznej mierze nie jest światłem dla świata. Jakby to powiedzieć, aktualnie, jeżeli się mówi o Kościele katolickim, to się mówi negatywnie. Oczywiście to nie jest tylko wina samych ludzi Kościoła katolickiego, ale też, jeżeli się pojawiała jakaś taka osobistość wybitna, święta, nie wiem, w średniowieczu dajmy na to święty Franciszek, czy jeszcze niedawno chociażby ojciec Pio, to się o tym mówiło, ale w kategoriach właśnie pozytywnych. To było coś, co powodowało, że ludzie zaczynali się interesować naszą wiarą, zaczynali gdzieś tam czegoś szukać, czasami jechali tam do tej osoby, próbowali odnaleźć. Wyobraźmy sobie mimo wszystko, 1 miliard to jest bardzo dużo. 1 miliard katolików na, nie wiem, 7 miliardów mieszkańców planety to jest dużo. Co siódmy to katolik. I jeżeli ten co siódmy katolik byłby rzeczywiście światłem dla świata, to ta pozostała ilość tych ludzi, którzy są nieochrzczeni, którzy albo są jakby w tych innych sektach, byłoby o wiele łatwiej pociągnąć. Ale dlatego, że często jesteśmy tak, no bo jak nie wiem, rodzice dali do szkoły muzycznej albo do szkoły tam powiedzmy sportowej, no i trzeba się męczyć. I tak samo też podchodzimy do tej naszej religii. No, ochrzczono nas, no jesteśmy, tu się urodziliśmy, no i tak trzeba jakoś się męczyć i przemęczyć do końca tego życia, no to wtedy oczywiście efekt jest taki, że katolik przestaje być światłem, przestaje być pociągający do wiary i ludzie widzą, no dobra, no to jak tacy są katolicy, no to rzeczywiście może wzniosła nauka, ale nic tu ciekawego, jakby ta nauka jest bezowocna. Oczywiście, żeby ta nauka była owocna, musi być podjęte solidne tutaj rzeczywiście ćwiczenie duchowe. I ono właśnie polega na tym, że między innymi, że wprowadzamy umartwienie. I te umartwienia są, oczywiście nam się od razu, jak jeżeli chodzi o umartwienia, to nam się kojarzy to z postem, czyli z jakimś tam odjęciem sobie pokarmu. To jest oczywiście najpierwsze skojarzenie, ale nie tylko. Generalnie dlaczego mamy się umartwiać? Powodów jest bardzo wiele. Pierwsza sprawa to jest dlatego, że w ten sposób jakby zdobywamy cnoty. Jeżeli chodzi o zdobywanie wad, to przychodzi to dość łatwo, najczęściej, bez jakiegoś takiego większego wysiłku. Nie wiem, gdzieś się coś podejrzy i po prostu jeden, drugi raz, trzeci się spróbuje i już zaraz jakaś tam wada jest. Ktoś zaczyna przeklinać, bo gdzieś tam słyszał parę razy i zaraz już klnie i staje się to jego po prostu wręcz nałogiem. Tak? Natomiast, żeby zdobyć jakąś cnotę, powinniśmy rzeczywiście bardzo solidnie się wysilać. I tu nie zawsze pomoże nam taki zwykły, powiedzmy, post, tak, że nie wiem, nie będę jadł mięsa albo będę, powiedzmy, ograniczał ilość pokarmu. Nie wiem, w jakiejś tam mierze oczywiście jest to pomocne, ale dajmy na to pokonanie takiej wady, że nie wiem, przeklinam, niekoniecznie to poskutkuje, więc... Więc dlatego też te umartwienia dotyczą i naszego ciała, dotyczą naszych zmysłów, dotyczą jakby naszego umysłu i naszej woli i też dotyczą tych naszych zewnętrznych czynów i dotyczą również jakby naszych relacji z bliźnimi. Także to jest cała gama umartwień, które powinniśmy podejmować. Oczywiście zawsze miejmy na uwadze, że tutaj przez to między innymi zdobywamy cnoty, ale nie tylko. Przez te umartwienia, które podejmujemy, powinniśmy czynić pokutę. Życie człowieka, właściwie człowieka, który się nawrócił, musi być życiem pokuty. Przykładem jest oczywiście, no, chociażby Święta Maria Magdalena. To jest taki
bardzo dobry przykład. Zostało jej przebaczone i to nie jest tak, że ona powiedziała sobie tak, jak protestant mówi, o, to Chrystus mi wszystko wybaczył, już jest wszystko pięknie i do widzenia, tak? Tylko ona oczywiście przyjęła dar przebaczenia, jakby nie wątpiła w to, że Pan Jezus, kiedy jej mówił, idź i nie grzesz więcej, że jej wybaczył wszystkie grzechy. To jakby nie ulega wątpliwości, ale chciała w ten sposób zadośćuczynić za grzechy, że podjęła pokutę. Tradycja mówi, że osiadło w południowej Francji i tam rzeczywiście jest bardzo rozpowszechniony kult świętej Marii Magdaleny. I całe życie przeżyła jako pustelnica, pokutując za swoje grzeszne życie, które prowadziła, zanim została przez Pana Jezusa nawrócona. Otóż nauka katolicka nam mówi, że nasz każdy grzech, jakikolwiek by on nie był, czy to będzie grzech uczynkowy i wszystkim znany, czy to będzie grzech wewnętrzny, na przykład naszej myśli, który jest znany tylko nam i Panu Bogu, pociąga za sobą karę. Jeżeli ktoś oczywiście na przykład jako dorosły jest ochrzczony, to wszystko, co było przed chrztem, jest mu darowane, czyli darowana jest mu wina i darowana jest mu kara. Ale w wypadku, kiedy, tak jak podejrzewam, tutaj wszyscy zgromadzeni, byliśmy ochrzczeni w wieku niemowlęcym, i teraz popełniliśmy jakieś grzechy, to kiedy idziemy do spowiedzi, to oczywiście winy, te grzechy są nam darowane, ale kary pozostają. Albo ewentualnie częściowo, jeżeli mamy dobrą predyspozycję, jeżeli mamy rzeczywiście szczery żal i taki bardzo głęboki i mocne postanowienie poprawy, jeżeli rzeczywiście przyjmowaliśmy na przykład konsekwencje naszych grzechów w duchu pokuty i tak dalej, to część oczywiście tych kar jest nam darowana. Ale część tych kar jest jakby na naszym koncie dalej. I my się z tego będziemy musieli rozliczyć wcześniej czy później. Tak? Czy to jakby nie zostanie nam skasowane od tak, tylko będziemy musieli za te kary odpokutować i dlatego też jest tak istotne, ażeby tą pokutę właśnie czynić teraz, tutaj. I oczywiście podstawowy powód, dlaczego powinniśmy też prowadzić umartwienie, bo ono nas upodabnia do Pana Jezusa. Całe nasze działanie powinno mieć na celu to, ażeby nas upodobnić do Pana Jezusa. To jest najważniejsze w naszym życiu. Żeby ten obraz Chrystusowy w nas się odcisnął, skoro Chrystus Pan pragnął krzyża i całe życie przeżył w umartwieniu, to jakby naszym obowiązkiem jest nic innego, jak naśladować Go właśnie również w ten sam sposób, żyjąc jak On żył, czyli całe to życie powinno przebiegać jakby tutaj rzeczywiście w umartwieniu. Dobrze, i teraz chciałbym, posługując się dziełkiem bardzo krótkim kardynała Merciera, być może znanym, by zacytować go, przynajmniej niektóre jego punkty tutaj, gdzie mówi o umartwieniu, ażeby zilustrować, jak on to widzi, jakie wskazówki daje, ewentualnie dodać jakiś krótki komentarz od siebie, jeśli chodzi o te punkty. Mówi kardynał Mercier, już od razu jakby zaczynając od umartwienia ciała, że należy ograniczać pożywienie, o ile to możliwe, do prostej konieczności. To jest tak, że oczywiście ta konieczność to jest tak trudno wymierna. Znaczy, co znaczy konieczność? Tak? Gdzie jest ta konieczność, a gdzie już tak powiedzmy zaczyna się coś, co jest ponad potrzeby. Ja też nie dam takiej odpowiedzi dla każdego, ponieważ każdy ma te możliwości inne, więc tutaj nie powiem, ile powiedzmy gramów, kilogramów należy zjeść, ażeby tutaj była też konieczność, a gdzieś już to jest za dużo. Tak? Każdy ma oczywiście inne potrzeby, inne możliwości, ale gwoli takiego, na przykład jakiejś takiej wskazówki, ja pamiętam takiego kapłana, który mówił, że
On zawsze od stołu stara się odchodzić, mając poczucie lekkiego niedosytu. To nie o to chodzi, że jest totalnie głodny, tak? Tylko, że to nie jest tak. On nie czuje się zapchany. I on mówi tak, że poza Wigilią, tak? Że to jest jedyny dzień, kiedy rzeczywiście wtedy już tak je po prostu na maksymalnie. Natomiast za każdym razem stara się zjeść normalnie, ale nie, jakby nie przekraczać takiego, że już jestem tak najedzony, że już mi się nie chce, tylko że gdzieś tam jakiś mały niedosyt pozostaje. Na przykład taką wskazówkę daję, która też chociaż w naszym bardzo nieupoukładanym życiu jest trudna, ale warto ją też starać się wprowadzić w życie. Nie jedz między godzinami zwykłego posiłku, chyba z koniecznej potrzeby lub ze względów uprzejmości. To jest ustalenie sobie takich godzin stałych posiłku i pilnowanie tego i właśnie traktowanie tego jako umartwienie, to się okaże, że bardzo trudne jest. My się tak przyzwyczajamy, że tam coś chwycę i coś zjem, tam coś po prostu po coś sięgnę, tu jakiś baton, tam jakieś powiedzmy kanapka, tam jakieś, nie wiem, hot dog i tak dalej, i tak dalej. I jakby nie ma tej, powiedzmy, takiej samokontroli. I tutaj mówi nam taka wskazówka, ustal sobie godziny posiłków, a poza tym staraj się nic nie jeść, no chyba, że rzeczywiście ktoś poczęstuje i wtedy z uprzejmości wypada to, powiedzmy, zjeść, nie robić, albo rzeczywiście jest taka potrzeba bardzo, że nie wiem, komuś cukier spadł radykalnie, więc to nie może powiedzieć teraz nie, nic słodkiego nie zjem, bo przecież teraz nie pora, tak? Dobrze, następny tutaj jakby zostawiając to jedzenie, sen powinien być umiarkowany. Unikać należy w tym względzie wszelkiego wygodnictwa, wszelkiej miękkości, zwłaszcza rano. Naznacz sobie, jeżeli możesz, godzinę i przestrzegaj jej energicznie, tak dla wstawania, jak i spoczynku. I to jest straszne. Znaczy, zależy. Są ludzie, dla których jest straszna poranna godzina. Tak? To jest nie do przejścia, żeby wstać o tej porze takiej, powiedzmy, nie wiem, ktoś, w zależności kto tam kiedy musi, dajmy na to, nie wiem, powiedzmy tak, że o 6 sobie mówi, to nie ma szans, żeby wstał o 6, tak? Że przynajmniej 5 po 6, ale będzie się z sobą tarkował, żeby tam chwilę przesunąć to. I wtedy właśnie umartwienie polega na tym, że nie ma targowania się. Tylko skoro jest to o 6, to o 6 i jest wstawanie. Ale są ludzie, którzy mają problem, żeby pójść o odpowiedniej porze, tak? I ja na przykład należę do tych, nie? Gdzie mnie, powiedzmy, rano nie jest wielki problem, ale z kolei problem jest taki, żeby się po prostu zebrać i pójść o porze, której sobie wyznaczyłem i wiem, że to jest pora dla mnie najlepsza, to jest coś strasznego. Zawsze gdzieś tam coś znajdzie się do zrobienia i najczęściej to są rzeczy zupełnie nieistotne, tak? Tylko albo to jeszcze to, a jeszcze tamto, a jeszcze coś. I tak po prostu ta uwaga gdzieś tam przeskakuje z jednej rzeczy na drugą, zamiast po prostu powiedzieć, dobra, teraz koniec, wszystko odkładam, wszystko zostawiam, jest pora, żeby iść spać i nie ma tutaj zmiłuj się. To jest kolejne umartwienie tak naprawdę i to wcale nie jest takie proste. W ogólności odpoczywaj w rozmiarach koniecznej potrzeby i oddawaj się pracy hojnie, nie szczędząc swego trudu. Strzeż się wyczerpanie ciała, lecz przede wszystkim nie sklebiaj mu. Jeżeli zauważysz, że chce ono odgrywać rolę pana, natychmiast potraktuj je jak niewolnika. To jest, myślę, takie ważna cecha katolicyzmu, że w naszej religii nie ma tak, na przykład jak chociażby w tych religiach dualistycznych, między innymi buddyzm, on traktuje jakby wszystko, co jest materialne i nasze ciało, jako coś absolutnie złego. I tak na dobrą sprawę śmierć jest dla buddysty celem. Jakby sam
tym, co tak na dobrą sprawę, albo przerwanie tych według nich tych wierzeń, które tych ciągłych inkarnacji, reinkarnacji, jest jakby celem samym sobie, roztopienie się w jakiejś bliżej nieznanej boskości. Natomiast dla nas pokazane jest bardzo wyraźnie, że z jednej strony należy rzeczywiście jakby tutaj przymuszać to ciało do pracy, ale nie doprowadzać do wyczerpania tego ciała. Dlaczego to jest takie istotne? Chodzi o to przede wszystkim, żeby to ciało miało rolę niewolnika. Grzech pierworodny spowodował, że ciało zaczęło dominować nad duchem. To już wszyscy tego jakby doświadczamy bardzo, bardzo wyraźnie. Nasze zachcianki cielesne najczęściej prowadzą do tego, że popełniamy grzechy, czyli ranimy naszą duszę. I tu cała sztuka właśnie polega na tym, żeby to odwrócić. Żeby ciało nie było wyznacznikiem tego, że coś tam robię albo czegoś nie robię. No, tak to jest, że czasami po prostu jesteśmy zmęczeni, a boli mnie głowa, a nie wiem, powiedzmy coś tam, pogoda nie pasuje, no to rezygnuję z tego czy z tamtego, co jest pożyteczne dla mojej duszy. I tutaj w tym momencie kardynał Mercier mówi stop, należy jakby tutaj ciało przymusić, żeby ono rzeczywiście pracowało, miało rolę niewolnika, ale nie o to chodzi, żeby je zniszczyć. To jest kolejny ten punkt, jest bardzo ważny. Jeżeli odczuwasz jakie niedomagania, uważaj, by nie stać się ciężarem dla drugich przez zły humor. Pozostaw braciom swym starania o litość nad tobą. Sam bądź cierpliwy i milczący jak boski baranek, który naprawdę dźwigał wszystkie nasze słabości. Właśnie, to jest tak, że jak nie domagamy, to mamy taką tendencję, żeby później to pokazać wszystkim, że zobaczcie, ja strasznie cierpię i ten mój zły humor zaraz się ukazuje, czy to będzie choroba, czy to właśnie będzie niewyspanie, czy to będzie, nie wiem, co jeszcze, jakieś zdenerwowanie, tak, żeby wszyscy to teraz widzieli, tak? Więc jakby rada jest taka, że jeżeli jest rzeczywiście, jest mi ciężko, jestem chory i tak dalej, to żebym tego po prostu przez swój zły humor nie okazywał, tylko żebym rzeczywiście to przyjmował jako pewien krzyż i niósł. I są ludzie, którzy naprawdę mogą bardzo mocno cierpieć i jakby po nich tego w ogóle nie widać, mają pogodną twarz, chociaż to nie przychodzi im łatwo. To jest, kojarzy mi od razu Święta Teresa Dziesiątka Jezus, o której jak umierała, to siostry powiedziały tak na dobrą sprawę, no to była sympatyczna, ale co tam o niej można powiedzieć? No taka miła, sympatyczna siostra. Natomiast później jak zaczęto czytać jej właśnie te pisma, zwłaszcza jej dzieje duszy, to się później okazało, jak wiele cierpiała, jak ogromne to były cierpienie i fizyczne, i duchowe w jej życiu, gdzie ona mimo wszystko, mimo tych cierpień, zawsze miała pogodne oblicze i zawsze jakoś starała się promieniować właśnie tą cierpliwością, łagodnością, miłością wobec tych sióstr, które nie miały już zupełnie świadomości tego, że tak źle, powiedzmy, tam się dzieje wewnątrz, tak? Że tyle cierpień, tyle krzyży musi ktoś znosić. No i oczywiście jakby kontynuacja tego, to przyjm z poddaniem i znoś pokornie, cierpliwie i trwale przykre umartwienie nazwane chorobą. To jest coś, co od nas nie zależy, albo w małej mierze zależy, czasami przez własną głupotę sobie nabawimy się jakiejś choroby. Ale niezależnie od tego, czy przychodzi to z naszej winy, czy nie z naszej winy, to jest to zewnętrzna jakaś okazja, którą należy wykorzystać pokornie, cierpliwie i wytrwale. I tu najczęściej to jest właśnie nasza postawa wobec tego, że powiedzmy zaczynamy niedomagać, że coś to jest właśnie gniew, brak cierpliwości, brak wytrwałości, tylko takie powiedzmy rzucanie się, że dlaczego, po co i jak.
spróbować właśnie w taki sposób do tego podejść i zobaczyć, jak to, jak wiele to kosztuje. Także to jest oczywiście tylko jeden element z tych, o których mówiłem, że chodzi o umartwienie naszego ciała. Oczywiście więcej można tutaj powiedzieć na ten temat. Wszystko należy sprowadzić do tego jednego, że ciało nasze należy potraktować jako niewolnika. Nie może być tak, że jakby troska i dbanie o ciało staje się celem samym sobie, staje się nadrzędnym jakby takim działaniem naszym, tylko to musi być cały czas właśnie nie być takim człowiekiem miękkim, słabym. To, co nazywamy, może to jest akurat, w męskim towarzystwie można to powiedzieć, zniewieściałym. Oczywiście to jest niesprawiedliwe wobec kobiet, bo one naprawdę są często bardziej od nas umartwione i bardziej cierpliwe i silne. Natomiast oczywiście właśnie takiej zniewieściałości, takiej słabości należy unikać, takiego rozczulania się nad sobą. O, znowu tutaj powiem, nie wiem, znowu muszę wstać, a znowu muszę ten, a znowu jeszcze coś tam, a słabo się czuję i tak dalej. Takie biadolenie, które nam łatwo przychodzi, należy tępić. Ja myślę, że o następnych elementach powiem następnym razem, ponieważ tam są właściwie ciekawsze rzeczy, tutaj są takie bardzo oczywiste w tym umartwieniu ciała, natomiast jeśli chodzi o dalsze rzeczy, to dość oryginalnie kardynał Mercier to przedstawia i myślę, że tam też jest, może z tego wyniknąć bardzo dużo pożytku, jeśli chodzi o naszą pracę nad sobą.